To mam wrażenie, że to wszystko lata, jak tak robię. Wchodzę właśnie zniszczonymi schodami na piętra opuszczonego 200-letniego tworu. Ale wróćmy do początku. Jak tutaj trafiłem? Historia zaczęła się dość niewinnie. Planowałem spokojną eksplorację bez większych niespodzianek. W końcu to stary dwór, opuszczony od lat. Ale szybko zorientowałem się, jak bardzo się myliłem. O kurde ty, jak tu się zawaliło? Z każdym kolejnym krokiem natrafiały na ślady przeszłości. Stare gazety i pierwotne wyposażenie, które budziło coraz większe zdumienie. W ogóle tu jest jeszcze zawartość. Tu jest tego dużo więcej. Ale im dalej zagłębiałem się w to miejsce, tym zaczynało być coraz bardziej niebezpiecznie. Wow, jak to już jest zarwane. Lecz powiedziałem sobie, że to mnie nie zatrzyma. A im wyżej się wspinałem, tym bardziej chciałem odkryć wszystkie tajemnice tego miejsca. Z tego co widzę, to te schody trochę grożą się pleczą. Jest tu ktoś? Co to jest? 80. rok to jest? No ja nie wiem, czy ja powinien to robić. Ty, jaki tu moloch został. Siema, siema, widzowie. Jestem już przed naszą piękną pałacynko-willą. Z tym, że słuchajcie, tutaj mamy jakieś po drodze garaż i piwnicę. Tylko właśnie garaż to chyba nie ma, chociaż sensu chodzić miałem powiedzieć, ale tutaj nie, to tunel. Miałem powiedzieć, że jakieś może podziemie, ale i tu z tego co widzę jest jakaś ziemianka, tylko ona jest jakaś dowalona, wielka trochę. I się zastanawiam, jak to duże jest. Na pewno bardzo stare, patrzę po tych cegłach starych, co nie? Ej! Jakieś wielkie jest strasznie, bo zobaczcie, tu skręca w lewo. O, zobaczcie ty. To są jakieś... jakiś otwór wentylacyjny i to... Ty, to duże jest! Kurde, ty wbijam tam. Tylko... jak się nie spierdzielę na dół z tej stromej... z tych stromych schodków, zasypanych już ziemią, to będzie cud. Ale o dziwo, jakoś idzie dobrze. Czekajcie. Ty, jakie to wielkie. Największa chyba ziemianka, w jakiej byłem kiedykolwiek. Może po prostu w małej ilości takich ziemianek należących do dworów szlacheckich byłem, co nie? Dużo starych strasznie słoików. Stawiam, że to pochodzących z tego miejsca. Pytanie, jak starych, bo sam dworek nie jest jakoś od bardzo dawna opuszczony. Znaczy dawno, bo, ale to dość niedawno. Dawno, ale dość niedawno. O kurna, ile tych. Ja pitole, widzicie? Ile tutaj nocuje komarów. Co mówiłem, że dom był zamieszkiwany jeszcze jakieś lata temu, ale nie załóżmy 50 lat temu. Więc jestem ciekaw, czy to jest pozostałość po ostatnich mieszkańcach, czy coś może jeszcze starszego. W ogóle tu jest jeszcze zawartość. Patrzcie, to jakieś przetwory były. Jakieś owocowe, z tego co widzę. Nie wygląda zbyt zachęcająco, żeby to w ogóle odkręcać. Znaczy, kurde, jakbym miał pomysł, żeby to odkręcać w ogóle, nie? A tutaj jest chyba... aha, czyli są takie dwa pomieszczenia. Tu więcej przetworów, chyba jakieś to są wiśnie, czereśnie? Ale jajcunk. Ciekawe, ile to lat ma. Nie wiem dokładnie, kiedy to zostało opuszczone, porzucone. Bo sami właściciele tego dworku, to wiecie, zmieniali się na przestrzeni lat, prawie ze setek lat, bo to jest z około połowy, znaczy połowy z XIX wieku, czyli data 1800. Ale dobra, naszym celem jest oczywiście dwór. Słuchajcie, ten budynek raczej mocno się różni od tego, jak on wyglądał pierwotnie za czasów szlacheckich. Te filary, chociaż myślę, że są w miarę pierwotne. Co my tu mamy? A to tylko jedno pomieszczenie jakieś. Z tego co widać, to imprezownia chyba, patrząc po tym samym graffiti. Ale jeszcze jakiś telewizor. Kurde. Czekajcie. Jak tu się zapadło. Niby tam była ta ziemianka. Ale ja nie wiem, czy tu też jest jakaś piwnica, więc wolę uważać. Szybka piłka, chodźmy naokoło. Bo tutaj nie wiem, czemu nie ma w ogóle przejścia dalej. Dziwna konstrukcja. O, tu jest wydeptane w ogóle już przez urbeksiarzy, wandali i wszystkich innych. Tu jak to fajnie wygląda, tak postapokaliptycznie bardzo, ale tutaj ważne... co tak za szyjapy? Pyk! I tu mamy wejście takie tylnie, jak to nazwać, takie niefrontalne. Do naszego pałacyko willi szlacheckiej. O kurde ty, jak tu się zawaliło. Ale to nie jest jak piwnica, zobaczcie. To jest jakieś takie, na podwyższeniu stoi budynek bez takich fundamentów wylanych, takie mam wrażenie. Ale kurde, ludzie zrobili taką prowizoryczny mostek, tylko wejść. Czy ja tędy przejdę, bo no, to się trochę ugina. A tamte, o kurde, zobaczcie, kiedy deski są rozwalone, spuchniałe, nie wiadomo co jeszcze. Tylko pytanie, czy my ryzykujemy, żeby zobaczyć, kurde, kibel obsrany? A nie, wanna, co? Pani kibel też dobra, nie ważne. Czy przejść się dalej, na przykład tam? Mam taki pomysł, zobaczcie, o, zrobił mi taki myk.
i żeby tu nie stawać samym ciężarem. A nie, to tylko była jakaś stara komutka. I tam na pomieszczenie pojedyncze też bez przejścia. Trochę dziwnie to konstrukcyjnie wygląda. Dobra, Jezu, myślałem, że teraz zarwi zaraz pode mną. O kurde, no nie. Ej, bo my tu mamy dwupiętrowy budynek. A z tego co widzę, to te schody trochę grożą śmiercią. Cholera, że tu ryzykować tymi schodami i iść tam w górę i ryzykować, że się zawalę razem z nimi. Ale jak się uda, to mam ogromny obszar do zbadania, gdzie mogło właśnie przez te schody dużo osób nie wchodzić. Wiecie co? Podejmę się tego, ale zostawię jako finał, jako wisiekę na torcie. Czy tu mamy jeszcze piwnicę? Jest piwnica, tylko że ciężka dojść do wejścia, ale nie jest niemożliwa. I ją też sprawdzimy jako jedną część całą ze strychem, piętrami. Dobra, słuchajcie, idziemy teraz jeszcze dalej w prawo. Dziwnie zrobione. Tu jest jakaś część, gdzie się da wejść. To ty już nie trzeba iść naokoło. A tutaj... Ej, tu jest tego dużo więcej. Że jakąś kuchnię tu wygląda. Ale chwila, zobaczmy z tej strony. O, jak tego tu dużo. No, nie wiem, czy zasłuchajcie. Bezdomnych może nie być. Jest tu ktoś? No, chyba nie. Ewentualnie półprzytomny. Co jest granaty? Jaki tu moloch został? Piec grzewczy. Ale jaki ogromny. Znaczy ogromny może na standardy takiego budynku dużego nie jest ogromny, ale ogólnie to dość duży. Jakiś warsztat to też był z tego co widzę. Ale co mnie ciekawi, słuchajcie, że tego jeszcze z umiarzy nie wykradli. Prawo, lewo. Prawo czy lewo. Zacznijmy z prawej strony może. Już po drodze zobaczyliśmy co tu jest. Szczęściowo, więc jestem już ciekaw, żeby to do końca tutaj sprawdzić. No tak, to zdecydowanie jakaś kuchnia była, bo to są jeszcze jakieś... Co to jest? Orzechy. Patrzcie, ale jakie spleśniałe całkowicie. Tutaj to nie wiem co to jest, nie wiem czy chcę wiedzieć. Tutaj jakaś fasola. Ale też coś, jakieś tam larwy czy jaja larw, nie wiem. Ej, tu więcej zostało. Ale fuj, ile tu kiepów jest, to przez maseczkę czuję nawet. Mówię, że więcej zostało mebli, co nie? Ale to są takie perelowskie, meblościanka też perelowska. Więc to takie ostatnie meble, najnowsze powiedzmy z tego miejsca. I spam kolejnych mebli, nie tylko jak widać. W ogóle to pewnie by robiło jako wielorodzinny obiekt mieszkalny, patrząc ile tu jest mebli tego samego typu. I łazienek też, jakiś noces w ogóle. Co się dzieje? Ale to chyba właśnie przejezdni obok tylko ludzie. Co my tu mamy? Ala. Właśnie jakaś ala, którą wolę chyba nazwiska nie mówić. Daniel Pusala. W dniu nie napisane, albo źle czytam. A to plan lekcji, to jest do szkoły, ten kalendarz tylko, że ale plan lekcji tak naprawdę. Okej, zobaczmy w takim razie, co my tu mamy. A tu jeszcze właśnie taki budyneczek został obok, nie wiem jaka jest jego historia. Dobra, ktoś jedzie na siolo. A, to po drodze mają, jadąc do innych miejsc. I pamiętajcie, że jeszcze tam została duża część tego dworku, czyli piętro i strych, czyli w zasadzie powiedzmy, że dwa piętra. Więc zobaczymy to. Zobaczymy tu, co jest. I myślę, że przejdziemy tam. No i jeszcze ta piwnica, co nie? Tu głównie pustka. My tu wejdziemy jakkolwiek tędy. Zobaczmy. Co? Czemu to jest zamknięte? Ale to... Ty, czekajcie. No bo... Wow. Pusto, ale zobaczcie na ten strop. Jak to już jest zarwane. Mam nadzieję, że tam tej części, gdzie chcę iść na piętro, tak nie będzie. No to jest pusta, to nie ma po co wchodzić. Ale sens mi się... Kurde. Schodka spadła. Sens chyba tu będzie wyjść, bo to jest łatwo dostępne, nie trzeba przez okno skakać. I wejdźmy sobie od piwnicy, chociaż te piwnice są na tyle mroczne, że je zostawię na koniec tego budynku. A na koniec wszystkiego nasz finałowy... We schody i piętro. Dobra. Aha, ale widzę, że to mamy drugie schody. Ale one są chyba w dobrym stanie, więc tutaj nie ma ryzyka. Nie ma ryzyka. Nie ma też zbytnio przedmiotów. Ale są gazety jakieś stare, zobaczcie.
punkty, wydają na stare, takie pomarańczowe, żółte. I są stare, 92 rok. Warszawa, wynajem, kupno mieszkania, domy, biuro, magazyny. A to jakiś zeszyt chyba uczniowski, ale chyba tego dawno to nikt nie otwierał, bo tutaj w środku brudu nie ma szlaczki, no to chyba młode dziecko musiało być. Ale jest pięterko. I strasznie ciasne. Ale jestem ciekaw. Ale na wysoko. Jestem ciekaw, co tutaj jest. Słuchajcie. O kurde, jaka tapeta, zobaczcie, stara, fajna. Jaki to urok ma? Tylko czy... A, tu jest betonowy strop. Chyba. Nie jestem pewny. Ej, to tylko... Tyle? Przecież to jest... Co to jest w ogóle? Poddasze takie wyłamane zresztą przez kogoś. Ktoś rozwalił to. Nie wiem, czy nie po co, bo tu nic nie ma. Chyba, że było, już teraz nie ma. Ona chyba jest mniejsza niż ta nasza startowa pozycja. To chociaż... No nie powiedziałbym. Jak w Zamczysku zawsze takie piwnice, ziemianki. Bo całe budynki to jest ona większa niż ta ziemianka. Ile tu jeszcze jest itemów? Ej, czekajcie. Ue, pająki, nie, czy nie to komary. Trzeba powiedzieć pająki, kurde, latające. Jakby kurde istniały, ale podobno istniały. O kurcze. No tego tu jest więcej. Są pewnie jakieś przetwory owocowe, co nie, ale są też ogórki kiszone. To trochę wygląda na młodszym, powiedział chyba. Ale też jakąś plesię trochę wali, więc chyba chcę tu jak najmniej być. I ze względu na te komary, które sobie tu nocują dosłownie. Jezu, latają mi po mordzie komary, tyle w temacie. Tam też na jakieś przetwory wychodzę, bo nie chcę się najeść komarami. A tu jeszcze, no dobra, więcej komara, poproszę na mordę. Ale tutaj pusto jest bardziej. Jakieś elektroniczne śmieci pozostawione. I tyle. O, fuck you, ale zajebałem. O, mój łeb. Chyba to nawet taka marca. Zobaczyliście, jak mi skoczyła mimo stabilizacji. Ale dziwo jakoś nie boli bardzo. Teleportujemy się w takim razie do naszych schodów. Dobra, mamy nasz finał, słuchajcie. Teraz będę tylko przeżyć dosłownie, bo to już się rusza ładnie. To zresztą jeszcze bardziej. Jaki to dawno, bo tak ryzykownych schodach nie wchodziłem. Z kilka lat. No, tutaj z tego będzie spróchniało jeszcze, zobaczcie. Ocie, panie. A, no tego też nie wolę nie trzymać. Kurde, czy tu... Chyba lepiej omijać jest niektóre stopnie. Dobra. Tu mam wrażenie, że to wszystko lata, jak tak robię. Chyba trochę na adrenalinki podskoczyło, słuchajcie. Tu jest to wyjście na balkon. Tutaj pustka. Tu mieli śmieci też właśnie, względu na te schody pewnie dużo ludzi tu nie wchodzi. Nie wszyscy są teraz lekko myślni jak ja, więc wy tak nie róbcie, myślcie. Ale vibe to ma fajne. Mega. A tutaj mam przejście do drugiego pomieszczenia z tego balkonu w ogóle. Tylko, że tu widzę głównie... dobrym stanie jest ta podłoga. Dobra, jestem debilem. Nie podskakuję tak, bo wszystko się zatrzęsło. Dobra, tam wyżej będzie gorzej, zobaczcie. Tam wyżej nie ma stropu betonowego, a są deski drewniane, przemuchnięte. A tu kółeczko zrobiliśmy na tych schodów. Nie podoba mi się ta podłoga. Oj, nie podoba mi się. A tam jest gdzie przejść. Co to jest? Widzicie to? Jakaś kotara albo ubranie. Jak tu wygląda mrocznie? Dobra, bo ja teraz tak ryzykuję. Kolej siła przy kurde ścianie, bo chyba tu nie ma stropu betonowego. Dobra. Jak ja nie spadnę, naprawdę będzie dobry wynik. Dobry wynik farta w mojej głupocie. A tu poddasze już jest. A tu akustyka w ogóle inna. Ktoś tu zrobił przejście, powiedzmy. To miło z jego strony, jeżeli to jest zabezpieczenie. A, to taka kotara była, ale ma jeszcze ten napis. He always watch. Ciekawe. Miałem mindfucka, myślałem, że jestem na parterze. Że jakoś ludzie mnie schodzi w dół wszystko, ale nie. Ale to teraz będzie dopiero finał finałów. No ja nie wiem, czy ja powinien to robić. Widzicie, jak to jest przemoknięte? Tu jak jest przemoknięte? Co? Tu już w ogóle nie ma nawet schodków. Ej, tych dokumentów nie zobaczyłem, ale to są chyba... Ej, 80 rok to jest.
Co to jest? Myślałem, to jakieś listy ze szkoły czy coś, ale może to jest tak stare, z lat 80., początku lat 80. Tak, pisemny egzamin humanistyczny, z tego co widzę, chyba takie pismo, że nie jestem pewny. Ale chyba tak, z języka polskiego, z zakresu 4-letniego technikum samochodowego. Tak, to szalone. No i nasza głupota bierze teraz górę, bo no niby to jest ceglana nawet, ale Holender. Czy ja to powinienem na pewno robić? No, na pewno się nie powinienem tego trzymać. Kurde. Tutaj wygląda normalnie ten strop, ale... Dobra, powoli, słuchajcie, robi to powoli. Kurde, tu się rusza, chyba te deski, chyba tam jest beton, mam nadzieję. Może zróbmy jumpa tu. Dobra, nic nie trzeszczy, się nie rusza jakoś bardzo. A miałem się tego nie trzymać. Dobra. No, coś skrzypiało, ale to chyba po prostu pracowało. O! No nie wiem. Nie wiem, czy to usłyszeliście tak jak ja, ale pracuję to generalnie pode mną. Nie podoba mi się to. Okej. Okay. Jeszcze żyjemy, jest progres. A tu poddasz, ale jakie upiorne. Proponuję chyba chodzić po belkach, ale chyba nie muszę. To jest beton. No, no dobra. Ale tam na przykład nie ma, tam musi stać dziura w stropie. To jednak chyba wolę chodzić po tych belkach drewnianych. Ale pusty obszar, więc chyba słuchajcie, idziemy. A właśnie, bo jeszcze piwnica, więc finał. Będzie teraz. Zobaczymy tą piwnicę. I jeszcze poczekajcie, nie mówię hop, bo tu jeszcze można sobie bonusowo zlecieć szybko do tej piwnicy. Dobra, żyjemy. Piwnica raczej już nie jest tak niebezpieczna, mam nadzieję. Ale jest trochę niewygodna. O, to się trochę rozwala. Więc zrobimy to w sposób taki. Postawię sobie... O kurde, gdzie lecisz, frajerze? No, tak sobie postawię tą lampę. A teraz to guzio widzicie? A dobra, zaraz zobaczycie. Dobra, chyba mnie utrzyma. Mam przynajmniej taką nadzieję. Kurde, teraz nie jestem pewien, czy to mnie utrzyma. Mówiąc szczerze. Kolejny stopień i pewnie wchodzę w pająki, ale mam tu... Gdzie ten stopień? Światło, helpuj. Tu chyba stopni brakuje i dlatego nie mogę trafić. Tak, plus stopnia. Kurde, jak tu dużo do tego kolejnego było. Żeby się tylko nie zarwał, bo będzie ciężko wyjść. Właśnie pytanie, czy... Aha, to tylko tyle? To po co ja tu wchodzę? Nie, dzisiaj to jest naprawdę 2 IQ w tym filmie. Jakiś wyjątkowy mam. Kurde, teraz weźcie tu wróćcie. Dobra. Idzie w sumie. Po co się trenuje? No i znowu w łeb, ja pierdziu. Wszystko mi się na łeb, na szyję nasypało. Fajowo, nie? A jeszcze bardziej, słuchajcie, będzie fajnie, jak wbijecie teraz do poprzedniego odcinka, gdzie już nie było tak fajowo, bo musiałem uciekać. Zobaczcie, co się stało. Widzimy się tam. Do zobaczenia.